Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale chyba No, a to jest dużo bardziej obecce były skomplikowane akurat. sprzedawane przez spółkę, Rafał, bo ja nawet dostałem umowę swego czasu, bo chciałem kupić w presale tokeny i widzę, tutaj jest 2Z Capital spółka z o.o. No to powiem ci, jak to jest rozwiązane. Ze względu na KYC, to musieliśmy to w taki sposób zrobić. I tyle, tak? I następnie spółka to kupowała ode mnie, nie? I to był taki bardzo mały wycinek tego wszystkiego i tylko przez KYC. A to poczekaj, czyli ty zbierałeś pieniądze i sprzedałeś tokeny do spółki. Tylko jakąś część ze względu na KYC i AML. A to widzisz, to zmienia postać rzeczy. A wiesz dlaczego? Ale to jest wykazane w 2021 podatku. Dobrze, dobrze, ale ja abstrahuję od tego, czy to wykazał, zapłacił podatek. Mnie to nie obchodzi, to jest jego sprawa. Tylko to zmienia postać rzeczy. Bo jeżeli sprzedał część tokenów do spółki, no to nie mógł nimi generalnie obracać jako Rafał Zaorski i nie mógł sobie je przelewać na swojego krakena. Nie sprzedawałem, nie obracałem tymi tokenami. To jest najciekawsze. No ale poczekaj, czy W nigdy sprawozdaniu nie wy... finansowym masz napisane inwestycja w tokeny i tam duży zysk na kryptowalutach. Gdzie? Ja nie jestem w stanie zweryfikować tego nigdzie głębiej, ale potem nie dziw się mi, że powstają takie filmy, jakie nagrałem. Jest to napisane, że tam na tym zarobiłeś. A mogłeś równie dobrze tam zarobić na po prostu Etherze albo Bitcoinie, nie wiem. Ale to jest Gdzie? Z Capital. 2021 rok, wprowadzenie w KRS-ie. Gdzie? Nie zrozumiałem pytania. 2021 rok w KRS-ie, ja to pokazywałem na filmiku. 2021 rok w KRS-ie jest te przepływy z tokenów, że tak powiem. No, znaczy z krypto jakiegoś, nie wiem, czy to są konkretne tokeny, czy jakieś krypto ogólnie. Tam są pokazane w 2Z Capital. Jest do tego odprowadzony duży podatek dochodowy, co zresztą też pokazuje powyżej 500 000. To sugeruje tani zakup bardzo i bardzo drogą sprzedaż. To nie ma w tym nic złego, jest odprowadzony podatek. Ja nie chcę jakby dalej ciągnąć tematu BSB, bo mam nadzieję, że ja już wystarczająco swoją mordę tu wystawiłem na wszystkich frontach, żeby dalej dopytywać się i szperać po wszystkich zakamarkach. To nie jest moim, nie jest moim. Tak, ale moim celem też tu nie jest rozliczenie Rafała, czy on zapłacił podatek, czy nie, tylko idąc tokiem myślenia Znaczy Rafała. zapłaciłem podatek i druga rzecz, deweloperzy są zatrudnieni w spółce 2Z, żeby rozwijać projekt. Ja w tej chwili też robię pożyczki do spółki. Dobrze, bardzo dobrze. No, trzeba płacić podatki, tak? To Tak. nie Znaczy ulega inaczej, wątpliwości. chcieliśmy robić to przez krypto, ale się nie udało. Bardzo dużo ludzi, programistów nie chciało w taki sposób pracować, więc musimy to robić po To prostu. potwierdzam, oczywiście na tym rynku mało kto chce No. pracować za krypto. I miałem taki jeden kryzys, to było w tamtym roku, w październiku, gdzie nie byłem w stanie płacić ludziom za krypto, bo nie chcieli. To był bardzo duży problem. Rafał, ale odpowiedz na pytanie, czyli czy z tego pula pobrałeś pieniądze na Krakena? Na swojego Nie, Krakena? nie, Nie spula nie. pobrałeś. Spula nie. Nigdy nie wziąłeś tych pieniędzy, nie ruszyłeś tych pieniędzy, które zabrałeś. Czy inaczej, ja zabezpieczyłem hedża, żeby można było. Rafał, No. czy dokonałeś przelewu? O to mi się rozchodzi. Z adresu kontraktu na inny adres. No to jest proste Na pytanie. Krakena przelewałem, przecież to było bardzo Przelewałeś. szybko. Czyli można powiedzieć, że ruszyłeś pieniądze, wyruszyłeś tokeny, które wcześniej sprzedałeś do spółki 2Z.